Witam Was serdecznie. Dzisiaj będziemy inspirować się artystą, który nazywa się Tosiu. Pamiętasz? Piet Mondrian. Tak? Dokładnie. Piet Mondrian najbardziej słynie z prac, które składały się z takich kolorowych prostokątów lub kwadratów w kolorach podstawowych, które były poprzedzielane czarnymi liniami. Tosiu, czy Ty wiesz, co to są kolory podstawowe? Nie. Powiedz mi. To są kolory, których się nie da utworzyć za pomocą innych kolorów. Prawda? Na przykład, Tosiu, powiedz mi, czy da się utworzyć kolor zielony za pomocą innych? Tak. Z jakich? Żółtych i niebieskich. Właśnie, a kolor na przykład pomarańczowy? Czerwony. Dobrze, czerwony i jaki? I żółty. Dokładnie. A fioletowy? Niebieskiego i czerwonego. Super. A niebieski da się utworzyć? Nie. A żółty? Nie. A czerwony? Nie. Dokładnie. Czyli w takim razie już wiemy, jakimi kolorami malował Piet Mondrian. Tylko tymi, którymi nie da się utworzyć za pomocą innych kolorów. Do naszej pracy będzie nam potrzebny... Będzie nam potrzebna... Taca, farby... Pędzle i kartki i grube... I tekturki, tak? Dwie tekturki najlepiej. Tosiu, niestety jedną tekturkę tutaj nam troszkę poniszczyłaś, ale może da się nią robić. Najpierw musimy wycisnąć czarną farbkę tutaj. Ja Ci podam czarną farbkę, proszę. Możesz zrobić taki paseczek przez długość. Właśnie tak chciałam. No widzisz, jak czytasz w moich myślach. My mamy co prawda farby akrylowe, ale równie dobrze można użyć plakatowych na przykład, albo jakichkolwiek innych. I będziemy dziś malować najpierw nie pędzelkami, Tosiu, później będziemy, wiesz, wyciskać te farbki. A czym, Tosia, będziemy malować? Będziemy malować tekturami. Właśnie, tekturką będziemy malować. Tak, Tosiu, pokaż, jak będzie się malować tekturką. Jak się to robi, tą trudną sztukę. Rozprowadza się farbkę w ten sposób, aby była na krawędzi całej tekturki. Tak. I będziemy właśnie tą tekturką rysować nieproste. W naszym przypadku będą troszkę krzywe. Tak, bo troszkę nam się skrzywiła tekturka, ale nie szkodzi. Tosiu, już proszę bardzo. Czyli mamy już nasze czarne linie, które będą odgradzać nasze kolorowe prostokąty i kwadraty. Tosiu, ja bym chciała teraz Ciebie prosić, abyś tutaj wycisnęła troszkę naszych podstawowych kolorów. Czyli jakich, Tosiu? I żółty i czerwony. Dokładnie. Teraz, jak widzę, że już troszeczkę nam te czarne linie wyschły, to spróbujemy je pomalować kolorkami.
pracę skończyłyśmy. Mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem. Do zobaczenia.